Jeśli chodzi o pani rolę w Polsacie, to chyba taką najbardziej znaną jest Danuta z chyba kultowego już serialu Miodowe Lata. Jak pani wspomina pracę nad tym serialem? Nie wiem, czy pani wie, że Miodowe Lata lecą po raz enty teraz w jakichś tam różnych stacjach. I moja córka jest namiętnym fanem Miodowych Lat. Nigdy się bym tego nie spodziewała, ale kocha Miodowe Lata. Ogląda, zna całe na pamięć, jakby był teleturniej Miodowych Lat, to ona by wygrała na bank. Także naprawdę, mogę ją śmiało dawać do teleturnieju o Miodowych Latach. I muszę powiedzieć, że to był wspaniały czas. To był wspaniały czas, gdzie byli wspaniali aktorzy, wspaniały reżyser. I dla osoby, ja wtedy byłam po szkole, niedługo po szkole, ogromna nauka, bo ja byłam non-stop na scenie i non-stop przed kamerami. Więc dostałam tak po tyłku, ale tak po tyłku dostałam, dosłownie tak jak każdy, kto wchodzi w zawód, prawda, nie w nasz, ale na przykład, nie wiem, piekarz musi się też nachytać, żeby po tyłku dostaje, żeby być dobrym, tak? Nie wiem, czy mi się udało być dobrą, bo no, chcę być, zachować skromność pewną i pokorę, ale proszę Państwa, po tyłku dostałam tak, że nie wiedziałam, na czym siedzę. Uwierzcie mi.